dwa lata temu zaczęło się coś, co wielu nazywało rewolucją śmieciową. Na gminę spadły nowe obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym obowiązkiem narzuconym ustawowo było objęcie systemem tzw. nieruchomości zamieszkałych. Ustawa w tamtym momencie pozwalała już gminom na objęcie systemem odbioru odpadów także nieruchomości niezamieszkałych. Myśmy wtedy, nie wiedząc, jak system będzie funkcjonował, jakie napotkamy ewentualnie problemy w jego realizacji, tego obowiązku na siebie nie wzięli. Natomiast Państwo pamiętacie, że od początku mówiliśmy, że analizując system, będziemy zmierzać do tego, żeby go uszczelnić, żeby go ujednolicić, a więc żeby w konsekwencji objąć również nieruchomości niezamieszkałe. Przypominam Państwu, że w tej chwili właściciele tych nieruchomości niezamieszkałych, które w większości przypadków są przedsiębiorstwami, instytucjami, mają obowiązek posiadania indywidualnych umów z przedsiębiorcami, natomiast to powoduje, że system chyba nie jest zbyt szczelny. W związku z tym przedkładamy Państwu projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kolega Mikołajczak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja mam tutaj pytanie do Pana Burmistrza. W jaki sposób będzie rozwiązana kwestia odpadów na terenach zabudowy letniskowej? Mam na myśli Chojno, Wartosław, tam gdzie są większe skupiska tych domków letniskowych. I nie tylko letniskowych, również posesji wykorzystywanych dla celów rekreacyjnych. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to w tym pakiecie całym uchwał jest uregulowane. O tym mówi druk numer 11. Dziś będzie zmieniony autopoprawką. Natomiast odpowiadam już jakby z wyprzedzeniem, skoro Pan Przewodniczący nie zauważył tamtej informacji. Domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych są w myśl ustawy, nowelizacji ustawy, nową kategorią objętą opłatą ryczałtową raz do roku wnoszoną. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Druk numer 8 w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Z dniem 1 lipca 2015 roku gmina Wronki będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wronki. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Kto jest za podjęciem uchwały, jak w brzmieniu? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu.